Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na recenzję słuchawek dla graczy Gamdias Eros. To są właśnie te słuchawki, headset podłączany na USB, kosztujący jakieś 250 zł. A jako, że jest na USB, ma także własne oprogramowanie i potrafi przekazywać nam dźwięk stereo lub nawet dźwięk 7.1. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o podstawy, to wydawałoby się, że ten headset nie jest pod żadnym względem wyjątkowy. Pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy oraz czułość około 100 dB. A więc generalnie parametry mówią nam tyle samo, co w przypadku większości słuchawek dla graczy. Generalnie po samych parametrach ciężko coś wywnioskować. Do tego headset, jak widzicie, naprawdę ogromny. Przy okazji też swoje waży, bo bez kabla aż 330 gram, czyli w sumie jeden z najcięższych headsetów, z jakim miałem ostatnio do czynienia. No i szybko zobaczcie sobie, jak jest wykonany. Mamy masywny pamąk z logo Gamdiasa, od spodu duża poduszka podzielona na 4 sekcje, która jest taka średnio miękka, tego wypełnienia jest też średnio. Pamąk jest elastyczny, więc za to plus. Regulacje, czyli te prowadnice, mamy plastikowe. Natomiast są dość grube, więc w miarę solidnie to wszystko się trzyma. Mamy czerwone elementy zdobiące, kontrastujące z czernią. Niestety po bokach, moi drodzy, dużo błyszczącego plastiku, co jak dla mnie oczywiście jest minusem, ponieważ takiego rodzaju tworzywa nie lubię. Natomiast ten błyszczący plastik jest w miarę dobrej jakości. Mamy też logo Erosa i Gamdiasa. Po tym błyszczącym plastikiem mamy taką jakby maskownicę i czerwone elementy przebijające. Mamy też mikrofon, który jest na stałe, ale jest dość dyskretny mimo swoich dużych rozmiarów. Jak widzicie, chodzi tak skokowo. I nie jest on elastyczny, w tym przypadku jest sztywny. Mikrofon okazał się bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem, ale o tym będzie w dalszej części recenzji. Natomiast zobaczcie dalej. Jeśli chodzi o wnętrza nauszników, to są one naprawdę duże, zakrywają bez problemu całe uszy, dzięki czemu zapewniają dobrą wygodę i dobrą też izolację od dźwięków z otoczenia. W środku mamy taką siateczkę, a jeśli chodzi o samo wypełnienie nauszników, to zobaczcie. Jest to bardzo miękkie, jest tego dość dużo. Tak więc pomimo pierwszych złych wrażeń, czyli błyszczącego plastiku, ogromnego headsetu, ogromnej wagi, to powiem wam, że jeśli chodzi o komfort, te słuchawki zaskoczyły mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Jak widzicie, są ogromne, natomiast są naprawdę komfortowe. Do tego mamy bardzo fajny kabel w czerwono-czarnym oplocie. Kabel jest długi, bo aż 3-metrowy i ten oplot jest naprawdę solidny. Jednocześnie kabel jest elastyczny. W tym kablu mamy także pilot. Pilot, szczerze mówiąc, robi takie sobie wrażenie, ponieważ jest to kawałek plastiku takiej sobie jakości. I mamy czerwone diody, które zawsze się świecą. Na przykład jeśli użyjemy wyłącznika mikrofonu, ciągle jest to czerwone. Mamy też wyłącznik całkowity dźwięku w słuchawkach. I regulację głośności, głośniej, ciszej, plusem i minusem, też w wersji klikanej. Nie ma tutaj pokrętła, potencjometru, są tylko takie przyciski. Czy to jest dobre, czy złe? Ja osobiście wolę potencjometr, jednak precyzyjnie można to wyregulować i szybciej. Natomiast szkoda, że też te diody nie zmieniają koloru, nie podpowiadają nam faktycznie, czy na przykład mamy wyłączony ten mikrofon, trzeba się tego domyślać. Na kablu mamy jeszcze pasek do spięcia nadmiaru tego kabelka. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe cechy, o wygląd tych słuchawek i komfort noszenia. Powiem jeszcze raz, że pomimo złego pierwszego wrażenia, te słuchawki bardzo dużo zyskały w testach i na wygodzie, i na jakości wykonania. Za chwilę posłuchacie także mikrofonu, ale powiem wam też jeszcze troszeczkę o samym dźwięku. Są to słuchawki 7.1, ale oczywiście jeśli w oprogramowaniu zaznaczymy sobie stereo, będziemy mieli normalny dźwięk stereo. Mamy tutaj 40 mm przetworniki, które o dziwo bardzo dobrze radzą sobie przy odsłuchiwaniu muzyki. Oczywiście nie porównam ich do słuchawek audiofilskich typowo stereo z takiej półki cenowej 300-400 zł do chociażby nawet 250. Natomiast jak na słuchawki dla graczy w tej kwocie radzą sobie naprawdę dobrze i mogę powiedzieć, że są uniwersalne. Więcej o tym będzie w sekcji dźwiękowej, natomiast powiem wam, że naprawdę bardzo mnie to zaskoczyło. Co do gier, oczywiście słuchawki stworzone do gier, dlatego nie może być inaczej. I w stereo, i w wirtualnym 7.1, 5.1 i innych opcjach ten dźwięk w grach jest naprawdę
świetny, szczegółowy, precyzyjny, więc możemy pograć w swoją ulubioną strzelankę, strategię czy inny rodzaj gry w bardzo, bardzo komfortowych warunkach. Teraz zaproszę Was na test mikrofonu, później będzie jeszcze sekcja dźwiękowa i podsumowanie. Ok, moi drodzy, zrobimy sobie teraz test mikrofonu. Odpalam nagrywanie i w tej chwili nagrywam przy takim normalnym, nazwijmy to, trybie. Teraz możemy zwiększyć jeszcze wydajność mikrofonu. Cały czas mówię tak samo, nie zwiększam siły głosu, natomiast widzę już, że nagrywanie jest dużo, dużo głośniejsze. Mam jeszcze coś takiego jak Mix with Wave. Zobaczmy, co to nam da. Przetestujemy to przez chwilę, także teraz wyłączymy z mikrofonu i zobaczymy teraz, jak się nam nagrywa. Myślę, że mikrofon wyłapuje to całkiem dobrze w tej chwili. A teraz możemy pobawić się jeszcze innymi ustawieniami. Zakładka Magic Voice. Włączamy sobie echo mikrofonu. Czyli po prostu w tej chwili słyszę się w mikrofonie. Mamy funkcję Magic Voice, gdzie możemy zmieniać sobie głos. Ok, teraz mam normalny głos. Możemy zmienić się w potwora. To kiedyś testowałem w przypadku innych słuchawek. Wychodzi to naprawdę fajnie. Mamy też taką komiksową postać, która ma dość zabawny głos. Mamy także do wyboru głos mężczyzny. Możemy także w jednej chwili stać się kobietą. Drodzy, podsumowanie testów headsetu Gamdias Eros 7.1. Te słuchawki na pewno nie wskoczą na szczyt mojej listy ulubionych słuchawek dla graczy, natomiast na pewno zapadną mi w pamięć tym, że wywarły złe pierwsze wrażenie, natomiast później w testach zrehabilitowały się dość dobrą wygodą noszenia, dość przyjemnym dźwiękiem w grach i podczas słuchania muzyki, a także całkiem przyzwoitym mikrofonem. Tak więc jeśli szukacie dużego, masywnego headsetu, podoba Wam się taki design, przy okazji chcielibyście mieć dobry dźwięk i w miarę przyzwoity mikrofon, to myślę, że te słuchawki to będzie ciekawa propozycja. Ja osobiście jestem ciekaw, co jeszcze Gamdias podeśle mi do testów ze swoich słuchawek, czy będzie to także tak duże zaskoczenie jak chociażby ten headset Eros. Widziałem też wersję Eros V2 bodajże, która przypomina troszeczkę słuchawki SteelSeries Siberia V2, ponieważ ma taki sam system zawieszenia pałąka jak w Siberiach. Tylko myślę, że tamta wersja będzie jeszcze wygodniejsza. Jeśli będzie grała przynajmniej tak samo, to szykuje się wysoka ocena dla tych słuchawek w wersji V2. Ale oczywiście, jak mi je przyślą, to przetestujemy i zobaczymy. Póki co zostawiam Was jeszcze z oceną końcową tych słuchawek. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!